Wiemy już to i owo na temat punktu i prostej. Teraz porozmawiajmy o płaszczyznach. Płaszczyzna to po prostu płaska powierzchnia, istniejąca w trzech wymiarach i rozciągająca się w nieskończoność w każdą stronę. Na przykład, jeżeli narysuję płaską powierzchnię, taką jak ta, rozciągającą się w każdym kierunku w nieskończoność, to podstawowe pytanie brzmi, w jaki sposób mogę taką płaszczyznę zdefiniować? W jaki sposób ją określić, opisać? No to pomyślmy. Czy możemy na przykład jednoznacznie określić taką płaszczyznę za pomocą jednego punktu? Tutaj mamy punkt, nazwijmy go punkt A. Czy możemy powiedzieć, że określa on jednoznacznie płaszczyznę, na której leży? Niestety nie możemy. Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn, do których należy ten punkt. Możemy na przykład narysować taką płaszczyznę, do której należy punkt A. Rozciąga się ona w nieskończoność we wszystkich kierunkach, jak każda płaszczyzna. Możemy też narysować taką płaszczyznę, i do niej punkt A również należy. I możemy tak w nieskończoność rysować różne płaszczyzny, obracając się dookoła punktu A. Wygląda więc na to, że jeden punkt nie wystarcza, żeby jednoznacznie zdefiniować płaszczyznę. No to może dwa punkty. Powiedzmy, że mamy punkt B na tej samej płaszczyźnie. Powiedzmy, że punkt B jest tak położony, że A i B leżą na prostej, zaznaczonej przerywaną linią. Ta prosta należy do obydwu narysowanych przed chwilą płaszczyzn. Czyli znowu, obracając się tym razem dookoła tej prostej, możemy narysować nieskończenie wiele płaszczyzn, do których należą jednocześnie punkty A i B. Możemy na przykład narysować taką płaszczyznę. Do niej też należą obydwa punkty A i B. I w takim razie dwa punkty również nie wystarczają do jednoznacznego określenia płaszczyzny. No to może trzy punkty. Przy trzech punktach myślę, że powinniśmy być ostrożni, bo jeżeli umieścimy trzeci punkt, na przykład punkt C, na tej samej prostej, na której leżą już A i B, to C leży również na wszystkich tych płaszczyznach. I właściwie niczego ten trzeci punkt nie zmienia. Sytuacja jest taka sama jak w przypadku dwóch punktów. Wynika z tego, że dodanie dowolnego punktu, jakiegokolwiek punktu, niekoniecznie musi definiować jednoznacznie płaszczyznę. Niekoniecznie musi określać, o którą z tych kilku płaszczyzn nam chodzi. Ale zastanówmy się, co by było, gdyby to nie był jakikolwiek punkt, gdybyśmy dodali warunek, że C nie może leżeć na tej samej prostej, na której leżą już A i B. Warunek, że A, B i C nie mogą być współliniowe. Oczywiście dwa punkty, jakie by nie były, zawsze leżą na jednej prostej, na prostej przechodzącej przez te dwa punkty, ale trzy punkty mogą nie być współliniowe. Powiedzmy, że mamy jakiś punkt D, który nie leży na tej prostej, na przykład tutaj. Czy może on leżeć na więcej niż jednej z tych płaszczyzn? Oczywiście, że nie może. Jeżeli punkt D leży na tej płaszczyźnie, to jest to jedyna płaszczyzna, na której leżą punkty A, B i D. Leżą na tej jednej i na żadnej innej. Ta zakreskowana i żadna inna. I możemy powiedzieć, że płaszczyzna jest określona jednoznacznie przez trzy niewspółliniowe punkty. Punkty D, A i B nie leżą na jednej prostej. A i B leżą na jednej prostej, jak każde dwa dowolne punkty. D i A również leżą na jednej prostej. D i B też leżą na jednej prostej, ale A, B i D nie leżą na jednej prostej, nie są współliniowe. Na tym rysunku mamy płaszczyznę S. Możemy dać jej jednoliterową nazwę, na przykład S, ale możemy też nazwać ją przy pomocy punktów, które na niej leżą. Tyle, że muszą to być punkty niewspółliniowe, bo inaczej nie będzie do końca pewne, o którą płaszczyznę nam chodzi. Możemy tę płaszczyznę nazwać na przykład płaszczyzna A, B. Możemy ją nazwać JBW, Albo. Możemy powiedzieć, że jest to płaszczyzna WJB, ale nie możemy powiedzieć, że chodzi o płaszczyznę ABW. Nie możemy, bo punkty A, B i W leżą na jednej prostej, więc przechodzi przez nie nieskończenie wiele płaszczyzn. Możemy taką płaszczyznę obracać dookoła prostej ABW, tak jak robiliśmy to tutaj, i każda z tych płaszczyzn mogłaby się nazywać ABW. Punkty A, B i W będą leżały na każdej z nich. W związku z tym określenie płaszczyzna ABW nie jest jednoznaczne, nie określa jednej konkretnej płaszczyzny, ale tak jak tutaj, można nazwać płaszczyznę S i będzie to jednoznaczne i oczywiste.